Panie trenerze, cel podstawowy, uniknąć nerwowej końcówki, bo w Zastalu przy nerwowej końcówce różnie może być. Ale bez przesady, no przecież kilka już było spotkań, gdzie nerwowe końcówki były dla nas. Ale oczywiście, no, tych spotkań nerwowych z nerwowymi końcówkami w całej lidze jest bardzo wiele. I rzeczywiście wtedy to ten fokus to musi być całkowicie, na 100% wszyscy muszą być skoncentrowani. Myślę, że doskonale będziemy pamiętać, czego nie zrobić w tak nerwowej końcówce. Początek odpowiedzi na to pytanie świadczy o tym, że po wydarzeniach w Kołobrzegu nie ma już chyba ani śladu w Zielonej Górze. Ale oczywiście, że nie. No, nie szukajmy jakichś skandalów tam, gdzie ich nie ma. Wszystko jest dobrze, gramy dalej, przed nami następny bardzo mocny przeciwnik, ale jesteśmy dobrze do niego przygotowani i gotowi na walkę do końca. Filip, zadanie główne w Zielonej Górze, nie dopuścić do nerwowej końcówki, patrząc na doświadczenia Trefla z tymi ostatnimi momentami, to chyba jest kluczowe dla waszego ewentualnego zwycięstwa tutaj. No rzeczywiście, ostatnie mecze pokazują, że końcówki rozgrywane przez zespół nie do końca są egzekwowane w należyty sposób, szkoda tych meczów, natomiast dzisiaj czeka nas bardzo ciężka przeprawa, zdajemy sobie sprawę z tego, że drużyna gospodarzy po tej porażce w Kołobrzegu nie chciała się odbudować. To również dotyczy nas, także czeka nas bardzo emocjonujące spotkanie na pewno. To, że Gani Laval, Jordan Williams już nie trenują, nie ma ich w Zielonej Górze nawet, nie trenują z Zastalem, to jest dla was handicap, czy raczej nadal trzeba uważać na Zastal? No na pewno trzeba nadal uważać na Zastal, jednakże Laval, który był w zasadzie numerem jeden w tym zespole z Walterem Hodgem i ich duet, pokazywał, że są w stanie w zasadzie w dwójkę pokonać wiele zespołów w lidze, natomiast my zdajemy sobie sprawę z tego, że często odejście takiego podstawowego zawodnika wpływa pozytywnie na pozostały zespół i być może dziś drużyna Zastalu się to pokaże, natomiast rzeczywiście duża strata dla drużyny gospodarzy i postaramy się to wykorzystać. Kontakt, wyjście po piłę, przerzucenie, całą jedynkę gramy, all the way through, troszkę dobra zasłona, na końcu jedziemy mocny pick and roll, zcinasz pod kosz, ręce gotowe do chwytu, tak?
Historia lubi się powtarzać. W Kotwicy było bardzo blisko, dzisiaj też było bardzo blisko. Czegoś jednak zabrakło dzisiaj. Trener mówił, że zbiórek. Zgadzasz się z tym? Na pewno też był to jeden z elementów. Na pewno skuteczność moja, zwłaszcza w drugiej połowie. Nie jestem z siebie zadowolony. No i cóż mogę powiedzieć? No myślę, że troszkę więcej rzutów byśmy trafili, wygralibyśmy ten mecz mimo świetnej skuteczności Koszarka i Dylewicza. Trzeba szukać pozytywów. Pozytywem może być to, że nie załamaliście się po meczu w Kołobrzegu i od początku byliście tutaj drużyną. Widać było to chemię waszą z trenerem między innymi. No tak, no jesteśmy ambitnym zespołem i chcieliśmy bardzo ten mecz wygrać, no ale zabrakło detali. Po raz kolejny myślę, że tutaj znowu 3 dni przerwy i następny mecz i z Poznaniem jest bardzo ważny mecz dla nas. Musimy go wygrać. W każde spotkanie wkładamy ogromne, duże siły, dużo minut spędzonych na parkiecie. No, jeżeli gra się na maksa, no to muszą być tego efekty w postaci zwycięstwa. Nie zawsze, ale zmęczenia. Ciekawa była ta końcówka, dużo wariantów, dużo możliwości, różnie się to mogło potoczyć. No, dokładnie, to taka trochę była loteria, szczególnie, że my te końcówki tak falami rozgrywaliśmy. Cieszę się, że dziś po naszej myśli to poszło, że tak w miarę, może nie do końca w 100% zrealizowaliśmy ten plan, ale wystarczyło to, żeby wygrać dzisiaj. Lubisz wracać do Zielonej Góry, jak wrócisz, to od razu wygrasz. Tak było przed rokiem z Poznaniem, teraz z Sopotem. No dokładnie. Przed rokiem też się udało wygrać. Bardzo miło wspominam tamten pobyt. Ten również. Trochę więcej punktów się udało teraz rzucić i przyjemnie bardzo.